Rafa gra. Jebać to. Świat według Ludwiczka. Udział biorą Anuary Brunow, Wojciech Paszkowski, Ewa Mar... Ćwiczę... Masturbację. Czyżby? Tak, ha, jest taki klub. Jak najbardziej. Chłopcy, oto Ludi Anderson. Będę cel gej. Baw się dobrze, mój mały szachisto. Okno to dobre wyjście. Że co? Jesteś tu, bo chciałeś wymigać się z przesłuchania do musicalu, co nie? Kuchnia. Wszędzie dookoła te stereotypy. To prawda. Jesteś już trzecim przyciągniętym tu przez dyrektorkę. Tamci dwaj wybrali okno. Dobra, skaczę, chuj. Możesz zostać i nauczyć się grać. Połamać nogi albo grać w szachy. Bardzo trudna decyzja. Co mi tam? Skaczę z okna. Sól bierze pieprz na trójkę. Tak jest. No i się spuszcza. Szachmat. Nienawidzę tej kurwy. Szachmat. Chuj ci na matkę. Szachmat. Pokurwiło cię? W trakcie 12-sekundowego pojedynku zamaskowany szachista po prostu zniknął. Melvin Światło. O kurwa. A co się z nim stało? Nie wiadomo. Odwiesił maskę i nikt nie wie, kim był naprawdę. Uważacie, że gram tak dobrze jak on? Witaj, Andy. Jak minął dzień? Chujowo. A jak miał minąć? Stało się coś dziwnego. Znowu się zaczyna. Ludy wrócił do domu z trójką wyimaginowanych przyjaciół i poprosił o szachy. Co? Prawda, że dziwne? Nigdy nie tworzył sobie w wyobraźni żadnych przyjaciół. To nieważne. Gdzie Ludwiczkowi kazałaś szukać prezerwatyw? Żeby sprawdził na strychu. Tam gdzieś są twoje. Zwariowałaś? O, no dobra. Nie pozwalam ci dotykać. Prezerwatyw. Pokój się trochę, tato, bo jeszcze dostaniesz erekcji. A ty zwariowałeś? Chcesz zrujnować sobie życie? No nie. Nie może brać prezerwatyw. Zostaniesz wyśmiany, nie rozumiesz? Wszyscy nabijają się z ludzi korzystających z prezerwatyw. Skąd wiesz? Ludwiczku, tacy jak my są dupczeni. Zajmują majteczki, ubranko i za chwilę się dupczą. Tak jak powinno się to dziać już dawniej. Będziemy się kochać, pieprzyć. Tak, będziesz potępiony. Wreszcie ma jakieś hobby. Trzeba go raczej zachęcać. Zachęcać? Próbuję go tylko ochronić. Ochronić, ale przed czym? No wiesz, HIV, AIDS. A? Choroby weneryczne, nie rozumiesz? Ależ Andy, to jest tylko gra. Tak, jasne. A trąd to tylko wysypka. Pozwól, że ci coś wyjaśnię odnośnie tej gry. Historyjka, która przydarzyła się pewnemu chłopcu imieniem Andy. Podziało się w czasie wojny. Was ist das? Das ist ein kleiner penisek. Interimo ad appare dorime. Ameno. Wolności! Dobra, może troszkę podkolorowałem ostatni kawałek, ale i tak cena, którą płaciłem za miłość do... była wysoka. Andy, to, że z ciebie się śmiali, nie znaczy, że z Ludwika też będą. Żartujesz chyba. To dokładnie to oznacza. Chcę oszczędzić mu wielu rozczarowań. HIV i AIDS. Ukochanie. HIV i AIDS. Powinieneś pozwolić mu się sprawdzić. Może masz rację. Ten dzieciak nie jest taki jak ja. Nie trzeba się tym tak przejmować. Czy wszyscy już postawili? Co robisz, Ludi?
Bawię się prezerwatywami. Wcale nie znaczy, że ciebie czeka to samo. Trzeba temu stawić czoło. Twój tata jest trochę inny. Tak, wiem. Ale będą mi dokuczać jeszcze... Żyję prezerwaty. Wcale nie. Wiem, że dzieciaki będą podziwiać twoje możliwości. Mam nadzieję, że na tej liście nie ma mojego nazwiska. Ej, Cienias, co tam robisz? Zapisujesz się na listę mistrzuniów? Nie, ja tylko przepisywałem sobie nazwiska tych cieniasów szachowych, żeby się z nich pośmiać. O, dobry pomysł! Zrób kopię tej listy i prześlij do mojej dziewczyny, dobrze, stary? Upokorzenie zbliża się wielkimi krokami. O, mam pomysł! O, któż to przybył? Czyżby zamaskowany szachist? Już kilku faworytów i mówi się, że może jest lepszy od oryginalnego, zamaskowanego legendy naszego miasteczka sprzed wielu lat. Ojej. Jaki penisek? Masce? O czym on mówi? Istnieje tylko jeden zamaskowany. Kutasy. Masz na myśli tego wielkiego zamaskowanego? Jego już nie ma. Jego już nie ma. Właśnie, że jest. Dokąd idziesz? Oczywiście. Założyć gumę. O, Andy, czy idziesz tam po to, żeby powiedzieć temu zamaskowanemu, że nie musi się bać i może zdjąć maskę? Żartujesz ze mnie? Idę tam, żeby go pokonać. To już koniec, moi drodzy, a zwycięzcą turnieju w Cedrowej Górce zostaje mały zamaskowany szachista. Mały szachista, dziękuję bardzo, to dla niego zaszczyt. Zastanawiam się tylko, czy zdejmie. Niech mnie porwą moje wieże. To on! Mistrz! Kucharz Steve! Mały zamaskowany kontra wielki, legendarny. I tak, moi drodzy, pierwszy ruch należy do wielkiego. Zakończył się remisem. Wygrali! Mały zamaskowany. Nie, to jest... Mój chłopak Ludwik. A to jest Andy Anderson. Czyli zwykły pedał i zjeb. Ależ oczywiście. Można to chyba nazwać nieprzewidzianym finiszem. Proszę o duże brawa dla naszych mistrzów. Moi odważni chłopcy. Zgadza się. Ustawcie figury. Samej nie chcesz oglądać. Niestraszne mu bałwany mórz na zawsze ja. Wersja polska Master. Dźwięk Sebastian Kaliński. Montaż Mariusz Malicki. Kierownictwo produkcji Dorota Suskiewodych. Szafa gra.